Pineapple smash burger. Lecimy. Na początek salsa ananasowa. Obieramy ananasa, kroimy w plastry i grillujemy na dobrze rozgrzanej patelni. Kroimy w kostkę, dodajemy czerwoną cebulę, kolendrę, limonkę, płatki chili, szczyptę soli, łyżeczkę miodu i mieszamy. Majonez light mieszamy z limonką i chipotle. Około 100 g wołowiny formujemy w kulkę i rozgniatamy na smasha. Możecie to zrobić na patelni, jeśli macie metalową łopatkę. Podsmażamy boczek i odkładamy na ręcznik papierowy. Na tym samym tłuszczu smażymy mięso, doprawiamy solą i pieprzem. Najlepiej dwa burgery na raz, pomiędzy wkładamy dwa plastry cheddara, no i komponujemy. Podpieczona buła, chipotle mayo, rucola, burgery z serem i kluczowy składnik, czyli salsa ananasowa. Całość zamykamy bułą posmarowaną majonezem. Dziękuję za to, że wbiliście 250 tysięcy obserwacji i 50 na tej drugiej platformie, więc z tej okazji